Witajcie na vlogu Rzekso. Dzisiaj wycieczka z psem, także można nagrać taki materiał luźniejszy bez piwa. A jak sam tytuł wskazuje, materiał nazywa się Idą zmiany, więc krótko o tych zmianach wam powiem. Tylko generalnie powiem wam szczerze, że już przez tyle filmów żeście moją gębę oglądali w ten sposób, więc chyba pokażę wam raczej dzisiaj trochę otoczenie, jakie tu jest. I opowiem właściwie o tych zmianach. No to tutaj Joner właściwie się trochę zmęczył, więc bardzo dobrze mu to zrobić, że chwila przerwy będzie. Może dzięki temu, jak to ująć, nie będzie aż tak drgała ta stabilizacja, ta kamera w telefonie. Idą zmiany. To pierwsze pytanie, jakie się nazywa, co tu się odkopyża? Także koniec chlania, czy co? Oczywiście, że nie. Generalnie, jakby to ująć, chciałem troszeczkę zmienić konwencję tego swojego kanału, ponieważ jak to ująć, no przemyśleń parę miałem i doszedłem do wniosku, że jednak lepiej będzie, jak będzie trochę mniej tych degustacji. Po co jakieś takie pierdoły degustować? Ostatnio miałem właśnie taką sytuację, że będąc w netto kupiłem właśnie dwa piwa z takiej serii Chmielologia, generalnie rzecz biorąc Lager i Pszenica, i nagrałem to, ale potem po obejrzeniu doszedłem do wniosku, że kurde, no trochę to jednak jest bez sensu, nie? Po co nagrywać jakieś takie pierdoły, no? I doszedłem do wniosku, że będzie mniej degustacji, natomiast jak będzie już degustacja piwa, to raczej taka już coś bardziej trafnego, coś co mi zasmakowało. Może być tak, że degustacje będą nagrywane po otworzeniu piwa, czyli jak już będę wiedział, czy warto coś nagrywać. Taką formę chciałem przyjąć, jeżeli chodzi o taką zmianę. Natomiast raczej na plus, no bo będzie mniej nudnych materiałów. Natomiast generalnie zmiana jest też taka, że będzie, jakby to powiedzieć, dzięki temu będę miał więcej czasu, będę mógł poświęcić na ważenie piwa i po prostu będzie więcej materiałów dotyczących ważenia piwa, także to raczej będzie plus. Plus jakieś może tam coś innego będę jeszcze nagrywał. No chciałem się bardziej jakby już tak, no troszeczkę coś, żeby to nie było takie nudne i nie chciałbym wrzucać materiałów, które są po prostu bez jakiegoś takiego większego sensu, no także, no i dlatego na przykład no ostatnio właśnie nagrywałem kilka materiałów, ale po ich obejrzeniu doszedłem do wniosku, że to jest wszystko nuda, no i to jest najgorsze w tym wszystkim. Więc szczerze rzecz biorąc, taka główna zmiana na kanale. Nie to, że tam całkowicie jakby przestanę degustować piwa, ale no jest taki okres, że jednak chyba troszeczkę trzeba zacząć więcej się ruszać, a po prostu generalnie rzecz biorąc, no mniej pić, więcej się ruszać, troszeczkę ogarnąć, jakby to powiedzieć, trochę swoje tutaj zdrowie i dzięki temu po prostu mieć więcej czasu też na samoważenie i jakieś takie ciekawsze rzeczy po prostu. Także trochę ogarnąć jednak ten vlog chciałem. Także takie zmiany. Na live generalnie nadal mam ochotę, więc no chociaż ten ostatni no nie był to pato stream i skończył się całkiem spoko, więc generalnie no tak mi się wydaje, przynajmniej takie odniosłem wrażenie i kebab na końcu był naprawdę pyszny. Niemniej no myślę, że to można czasem robić, nie jest to jakiś problem większy, tylko no internet, który jest wolny i to LTE, mimo że jest LTE, to nie działa tak jak trzeba, więc trochę generalnie do dupy to jest i to trzeba jakoś poprawić. Troszeczkę będzie teraz mniej materiału z uwagi na to, że muszę kilka rzeczy jakby ogarnąć, ale już mam jakby nagrane częściowo tam ważenie Blagipa, więc to będzie dla was. I szykuję się do nagrania leżaka kontra stojaka z kolejnego porteru, który tam mam kupiony świeży i mam też wyleżakowany, więc to będzie już wkrótce. No i chyba ostatnia rzecz, którą jeszcze chciałem powiedzieć, to jest fakt, że no, chciałbym się wybrać na warszawski festiwal piwa. W piątek generalnie chciałbym być jeden dzień tylko, bo nie mam aż tyle kasy, żeby wydać na 3 dni i nie mam też tyle zdrowia, żeby tyle pić, więc generalnie piątek, jeżeli ktoś będzie,
to chciałbym się z wami spotkać, jeżeli ktoś miałby ochotę wypić piwo. Tylko no nie mogę jeszcze obiecać tego w 100%, że będę, bo różnie może jeszcze być, ale na pewno dam znać przed całym festiwalem. A do tego czasu jeszcze jest trochę czasu. No i cóż. No i taka kwestia chyba w sumie końcowa. Także nie stresujcie się, jakby to powiedzieć, nie odkopyżam tutaj jakichś cudów, tylko bardziej ogarniam sprawy, żeby to było jakieś bardziej sensowne. Także taka jest tego idea. No i chyba pora ruszać dalej, także już godzinny spacer z Jonerem. Jonera znacie, nie? Joner, chodź tu, pokaż się. A dupa, nic z tego nie będzie. Joner, Joner! Tak. Nie chcę się z wami przywitać, no niestety. Podsumowując, mniej degustacji, a jeśli już będzie jakaś degustacja, to piwa ciekawego. Nie będę wszystkiego degustował, to znaczy nie ma sensu, zresztą do wniosku, że nagrywać pierdół, także jak już jakiś hit, to wtedy nagram. Może być tak, że jak trafię piwo, będę je pił i do wniosku, że jest naprawdę spoko, to wtedy nagram. Nie będę jakby puszczał nagrań piw, które są beznadziejne, bo to szkoda czasu na takie piwo. Druga sprawa, tak jak mówiłem, że będzie więcej ważenia piwa w domu. To w ogóle u nas strzelnica jest niedaleko i tak słychać strzały generalnie. Dobra, to chyba tyle. Idziemy, chodź Joner, nie? Także kończąc, sumując, dzięki za uwagę. I no, czekam jakieś komentarze, lajki. Generalnie dawno o tym nie wspominałem, ale bardzo lubię, jak ktoś coś tam skomentuje. I tyle. To by było na tyle, bo zaczyna trochę wiać, więc będzie szum. Trzymajcie się i do zobaczenia w filmie z ważenia.